Emilian Kamiński, uczestnik zawodów wędkarskich aktorów, edycja jubileuszowa Rancho pod Bocianem i kawa z cytryną. Tak. To twój autorski patent, czy? Nie, to już to kiedyś kolega mnie nauczył tak. Po prostu ona mi wtedy bardziej smakuje i podobno nie obciąża tak wątroby. Lepiej działa w ten sposób, także polecam. Czasem nawet dużo tej cytryny daję do kawy. Rzeczywiście lepiej mi wtedy po niej jest. Kawa kawą, ale skupmy się na zawodach wyjątkowych, corocznych, gdzie ty też swoim udziałem tą imprezę. Jak wyniki dotychczasowe? Powiedz mi, coś jest w siatce? Nie było brania ani jednego, ale tak tutaj akurat jesteśmy w takiej części, nas tu jest raz, dwa, trzech, czterech, pięciu, sześciu, siedmiu w takiej części tego stawu, gdzie nie ma w ogóle brań. Takie o dziwo, ale dobrze, no to tak ma być. Ja nie w takich zawodach nigdy nie mam czegoś takiego, w ogóle nigdy nie wiem, że ja muszę wygrać czy coś takiego. Dla mnie najważniejsze jest, żeby nad wodą posiedzieć. To jest naprawdę najważniejsze. Ja się tak cieszę, jak mogę, właśnie jak mam chwilę czasu i sobie usiądę. Tu nie pierwszy raz jestem w Przypkach, bo i tu prywatnie do Ryśka przyjeżdżam. Ryśka Dążała, który tutaj tym zawiaduje. Także ja tutaj dużo łowię ryb. Natomiast bardzo lubię tu przebywać, po prostu to jest piękne miejsce i w ogóle jest ekstra być na rybach nad wodą, to jest super. Oczywiście łowię tak, żeby złowić, bo u mnie panie bardzo lubią ryby. Ja łowię, a one potem je jedzą. Moja mama to w ogóle tylko pyta, kiedy pojedziesz na ryby, bo mama uwielbia karp. Ale w ogóle generalnie kobiety lubią jeść ryby. Ja może tam za jedzeniem ryb specjalnie nie przepadam, ale umiem je przyrządzić, także to. Emilianie, z tych 20 edycji, a ty brałeś udział, czy pamiętasz w ilu edycjach? Ja pamiętam pierwszą edycję, to jeszcze było gdzieś tam makedońskich, gdzieś coś takiego. Ja przyjechałem tam w takiej marynarce, takiej letniej, takiej w krateczkę, czy tam w kropki, wszystko jedno, jakiś taki normalnie ubrany w buty, tak jakbym szedł, powiedzmy, z wizytą, bo nie wiedziałem. I miałem bambusową wędkę i zrobiłem tym taką furorę, po prostu nikt ani nie widzieli czegoś takiego. Bambusowa wędka i facet tak ubrany wieczorowo, to im się strasznie podobało. A ja przyznaję, że akurat taki miałem, coś tam miałem później i musiałem się tak ubrać. Także, z tego co pamiętam, ta wędka gdzieś tam się przewija. W tamtym roku połamałeś wędkę? Czy to 2 lata temu było? To 2 lata temu złamał mi chyba amur. Złamał mi wędkę na pół po prostu. Wędka strzeliła mi tutaj tuż nad kołowrotkiem. To, i zresztą jak on chwycił, akurat widzieli ci trenerzy, widzieli to po prostu wędka pach! Musiał mieć, no ja nie wiem, ze 12 kilo, 10 kilo coś musiało być. Ja czułem na kiju po prostu jakiegoś smoka. Szkoda, że tego smoka nie mogę dzisiaj Państwu pokazać, albo w tym wypadku, żebyście usłyszeli, jak on mówi, bo ryby mówią podobno. Marian Łącz, aktor, tata Laury, jest patronem tej imprezy, tych zawodów. Czy miałeś kontakt z Marianem Łączem na scenie teatralnej, filmowej, czy też znałeś go osobiście? Prywatnie znałem osobiście pana Mariana, czy Mariana, bo mówiliśmy sobie po imieniu. To był wyśmienity piłkarz, wyśmienity aktor, wyśmienity człowiek. On miał taki dar takiego strzału inteligenckiego, niebywały naprawdę. Marian miał taki, do dziś chodzą, był taki, na przykład taki kolega, który w stanie wojennym jedynka taka była, że tu jedynka, coś takiego, taka, jak myśmy bojkotowali wszystko, prawda, te mass media, bo to tam było reżimowe. No to ten kolega... Ty brałeś aktywny udział w tym bojkocie. I ten kolega właśnie wynajął swój głos do tych reżimowych mediów i tak siedział gdzieś tam. Ja przy tym nie byłem, mnie to opowiadali, siedział
gdzieś tam narzekał, mówił, przepraszam, no wziąłem, bo ten, tę jedynkę, a Maniek do niego podszedł, powiedział, słuchaj, nie martw się, byłeś jedynką, teraz jesteś zerem. On miał takie trafne, to było to niebywałe. Szlachetny w ogóle człowiek, wiesz, taki naprawdę szlachetny facet taki i z tym to poczucie humoru niebywałe. On się Makuś, na niego się mówiło, Makuś się na niego mówiło. Ja byłem młodym aktorem wtedy, ale kilkakrotnie miałem okazję z nim rozmawiać właśnie. Podziwiałem to poczucie humoru niebywałe. Spotkanie artystów, szczególnie w dobie współczesnych mediów, kojarzy się zawsze ze ściankami, czerwony dywan. Tutaj jest zupełnie inna atmosfera, prawda? Tutaj nawet przed chwilą Laura powiedziała, że wystrzega się tego rodzaju historii, że ktoś jej może zarzucić, że zaprasza celebrytę, a nie wędkarza. Wszyscy, którzy tutaj są, łowią po prostu z pasji. Tak, to są wszystko pasjonaci tutaj, umieją. Ja jestem amatorem, a oni są tu zawodowcy naprawdę tutaj. Oni naprawdę są Mariano Pania. Marian, Krzysiek Dałkrzewicz, czy Tomek Kozłowicz, to są, no Czebotar przede wszystkim, Robert, to jest zawodowiec przecież, który startuje. Tutaj dużo jest takich naprawdę zawodowych wędkarzy z pasją. Moją pasją jest bycie nad wodą i wyłowienie ryb, które będą smakowały moim kobietom. Bardzo dziękuję, Emilianie, za rozmowę dla Radia Radom. Chciałbym życzyć Tobie i też Twojemu teatrowi Kamienica, no któremu właśnie bardzo kibicuję. No właśnie, a co w Kamienicy? Ja bym też Państwa z Radomia zaprosił do Kamienicy. Macie blisko do Radomia. A w ogóle u mnie z Radomia pracuje, ja obliczyłem, 6 osób. 6 osób z Radomia pracuje u mnie w teatrze i w różnych konfiguracjach, że tak powiem. Natomiast chodzi o to, że mamy świetną teraz premierę Dzień Świra jako spektakl muzyczny, operowo-musicalowy. Świetnie. Joasia jest, Kołaczkowska, tam Maciek Miecznikowski, w ogóle świetna obsada i tak fajne przedstawienie. Ja się tak nawet mówiłem, jak ten tekst, jak można zrobić, i zrobili to na muzycznie i to jest doskonałe. Mamy 7 lipca o 7:07, bo te siódemki są bardzo ważne dla pana Koterskiego. Mamy ten spektakl, a potem premiera. I tym kończymy sezon, do 10 lipca gramy, czy 11, a potem mam 2 września, mam premierę swoją pod tytułem Trzecia Młodość Bociana, taką komedię obyczajową, i serdecznie do Kamienicy zapraszam, bo przecież Państwo macie blisko, a jeszcze u nas jest tak, że można przyjechać wcześniej, zjeść obiad albo zostać na kolację, bo mamy też swoją taką restaurację i kuchnię, także to też polecam, ale przede wszystkim spektakle mamy i dla dzieci, i dla dorosłych, i misyjne, i różne, także z Radomia do Warszawy blisko, serdecznie polecam. Zapraszał Emilian Kamiński, a ty, Emilianie, zmykaj szybciutko na swoje stanowisko, ile. Choć zgłodniałeś tego. Ale ja spławik widzę. Na razie brania nie było. Nie ma brania. Dziękuję bardzo.